cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Zmarła wójt polskiej Cerekwi. Będą tam przedterminowe wybory? Tak, będą. Muszą być. Muszą być. Już cała procedura wyborcza rozpocznie się, może to niefortunnie zabrzmi dzisiaj, bo dzisiaj, jak wiemy, będzie pogrzeb pani wójt, ale życie toczy się dalej i dzisiaj komisarz wyborczy podpisze postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta, które to postanowienie przekażemy wojewodzie opolskiemu i to postanowienie wraz z propozycją nowej osoby, bo teraz jakby są dwie drogi. Pierwsza to jest zarządzenie wyborów przedterminowych przez prezes Rady Ministrów. Czyli przez premiera. Przez premiera. I druga procedura to jest powołanie osoby, która będzie pełnić funkcję wójta do czasu wyborów, bo te wybory mniej więcej za 3 miesiące, więc jeszcze troszeczkę czasu upłynie, a tak ktoś, musi gminą zarządzać. Tak, te kalendarze czasem są skracane. Trudno powiedzieć, jak będzie w tym przypadku. Tak niefortunnie się składa, że ten ostatni możliwy termin na przeprowadzenie wyborów to 1 listopada, więc raczej w tym dniu wyborów nie będzie. Niedziela poprzedzająca to jest 25 październik, czyli wybory parlamentarne. Pytanie, czy prezes Rady Ministrów w porozumieniu z Państwową Komisją Wyborczą zdecydują się na połączenie tej akcji wyborczej. Zapewne mieszkańcy byliby za tym. Trudno powiedzieć, jak te rozmowy będą przeprowadzane. My nie widzimy przeszkód, aby takie wybory zostały przeprowadzone w dniu wyborów parlamentarnych, ale to nie od nas. Jakby tutaj ta decyzja w tej chwili zależy. No i czy wcześniej, to wtedy ten kalendarz faktycznie będzie musiał ulec skróceniu. A cała procedura jakby musi zostać przeprowadzona od początku, czyli wszystkie nowe komitety wyborcze, nowi kandydaci, więc to wszystko nie mogą być to kandydaci z wyborów samorządowych, tylko wszystko całkowicie od nowa. Czyli te terminy rejestracji będą zależały od daty ostatecznych wyborów wyznaczonej przez panią premier. Dokładnie tak. Mam nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej. Mam nadzieję, że wojewoda jak najszybciej przekaże dokumenty, ale przede wszystkim jak najszybciej zostanie powołana osoba pełniąca funkcję wójta, gdyż w tej chwili wszelkie pełnomocnictwa w gminie wygasły. To jeszcze jedno pytanie. A co będzie, jak będzie jeden kandydat? To wtedy chyba nie muszą być przeprowadzone wybory. Tak, mieliśmy już taką sytuację ostatnio. W Zieszowicach. Ostatnio w Leśnicy. W Leśnicy, a później mieliśmy podobną sytuację w Bierawie. Jeden kandydat i faktycznie wtedy nie ma wyborów, tylko wybiera rada. Znaczy, jeśli jeden kandydat całkiem zgłoszony, bo to też są dwie tutaj możliwości, jeśli kandydat jest zgłoszony do końca, wtedy jest głosowanie tak, nie, bo to też pamiętamy z wyborów samorządowych, czy jesteś za, czy jesteś przeciw, ale jest też druga możliwość, nie wprowadzanie żadnego kandydata i wybór przez radę. No, zobaczymy, jaki będzie tutaj scenariusz. Przejdźmy do podwójnej kampanii referendalnej parlamentarnej. Kto może brać udział w tej pierwszej? Tylko te podmioty, które zgłosiły taką chęć? W kampanii referendalnej. W kampanii referendalnej może brać udział każdy. Każdy z nas może prowadzić kampanię referendalną. To jest inaczej. Ustawa o referendum określa te kwestie całkowicie odmiennie od kodeksu wyborczego, więc kampanię może prowadzić każdy, kto sobie tego życzy, może brać w niej udział. Finansowanie też jest dowolne i nie jest tak osankcjonowane jak w przypadku kampanii wyborczej. Jak rozumiem, te podmioty, które się zarejestrowały, które chcą prowadzić kampanię, po prostu otrzymają dostęp do bezpłatnego czasu w mediach publicznych. Tak, te podmioty, które się zarejestrowały, mają takie jakby dwie teraz ścieżki, z których mogą korzystać po zarejestrowaniu. Pierwsza ścieżka to jest czas antenowy również w Radiu Opole. To już w najbliższym czasie. Do 16 zbieramy zgłoszenia. Do 16 zbieracie zgłoszenia. Później zaraz jest losowanie. Od 21 będzie już na antenie Radia Opole ta kampania, w której będą brały udział te podmioty, które wystosują te zgłoszenia do Radia Opole. Więc to jest jakby jedna droga, która wynika z tego, że podmiot został
zarejestrowany przez Państwową Komisję Wyborczą, a druga droga to jest zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. To już się zakończyło, do 7 był ten czas, w tej chwili do 17 wójtowie, burmistrzowie, prezydenci muszą powołać obwodowe komisje wyborcze i wtedy będziemy wiedzieć, czy zainteresowanie pracą w komisji wyborach, w referendum jest na poziomie wyższym niż wyborczy, czy niższym. Nie mam w tej chwili żadnych liczb, nie potrafię powiedzieć, czy to zainteresowanie było duże. A jeśli ktoś nie jest zainteresowany bezpłatnymi blokami, a chce robić kampanię, to może. Może. Billboardy, plakaty, spotkania z mieszkańcami. Jeśli chodzi o kampanię referendalną, tak. No właśnie, bo mamy takie przypadki, na przykład Marcin Ociepa, przewodniczący Rady Miasta w Opolu, już zapowiedział, że rusza z własną kampanią referendalną. Może, nie ma tu żadnego problemu. Nie ma przeszkód prawnych co do tego. No, mówi się, że będzie kandydował do Senatu. To troszkę robi sobie taką kampanię wizerunkową wcześniej. Nie ma tu jakiejś kolizji? Jeżeli kampania referendalna będzie właściwie opierać się na tych trzech tematach referendalnych, to w tym przypadku nie ma żadnej kolizji. Jeżeli w trakcie prowadzenia kampanii referendalnej całość wystąpienia czy całość ulotek, nie wiem, tego, co będzie prezentowane, będzie dotyczyło tylko i wyłącznie wyborów 25 października, to oczywiście ta kolizja będzie. A co zrobić, żeby te podmioty, które na przykład korzystają z bezpłatnego czasu antenowego, nie nadużywały tej sytuacji? Bo na liście tych podmiotów, to bodaj ich jest tam 157, są bardzo egzotyczne. No, na przykład Ochotnicza Straż Pożarna Spajęczna. No, trudno powiedzieć, co te podmioty będą chciały uzyskać, biorąc udział w kampanii. No, w przypadku, tu też jest swoboda, w przypadku, tak? Ochotniczej Straży Pożarnej w Pajęcznie jest szansa, że nie mają nic wspólnego z wyborami 25 października. No, tutaj tak. A jeśli chodzi o referendum, po prostu przedstawiają swoje zdanie, tak? Tak, przedstawiają swoje zdanie. W przedmiocie referendum, przedmiot jest szeroki, 3 pytania. Ostatnio pojawiają się jakieś kwestie o możliwości rozszerzenia tych pytań. Trudno w tej chwili mówić o jakiejś prawnej możliwości, gdyż słyszałem, że jej nie ma, ale jakby wszystko jeszcze jest otwarte i te propozycje rozszerzenia tych pytań wciąż trwają. To panie dyrektorze, a jak z kampanią wyborczą, tą parlamentarną? Ona rusza od momentu zarejestrowania komitetu, czy od momentu zarejestrowania kandydatów tego komitetu? Od zarejestrowania komitetu zdecydowanie. Już tak? Nawet? Tak. Więc jak najbardziej komitety się już rejestrują. I do 5 września jest ten czas na rejestrację komitetów wyborczych. Te dwa takie końcowe terminy, jeśli chodzi o wrzesień, to 5 września w Państwowej Komisji Wyborczej właśnie rejestracja komitetów wyborczych, a rejestracja list i kandydatów 15 września w okręgowych komisjach wyborczych. Ale faktycznie te podmioty, które już się zarejestrowały, te komitety mogą prowadzić kampanię wyborczą. No na przykład Adam Kępiński, który już swój komitet własny zarejestrował. Wczoraj o tym opowiadał na antenie Radio Opole. On już może spokojnie ruszać z kampanią. Tak, może ruszać z kampanią. Teraz jakby ta kampania ma mu pomóc w zebraniu wymaganej liczby podpisów. 2000 w przypadku kandydatów do Senatu. 2000 w przypadku kandydatów do Senatu i 5000 w przypadku całej listy do Sejmu. No to przypomnijmy na koniec, panie dyrektorze, ilu posłów i ilu senatorów wybieramy w regionie i jak te wybory wyglądają? Wybieramy 12 posłów w jednym okręgu i 3 senatorów w 3 okręgach, czyli mamy okręgi 21 do Sejmu i okręgi 51, 52 i 53 do Senatu, przy czym tam w każdym okręgu wybierać będziemy jednego senatora. Dlatego mamy 3 okręgi. Bo kiedyś wybieraliśmy 3 senatorów. Wybieraliśmy 3 w jednym okręgu. W całym okręgu. Dużym okręgu. Dokładnie. Tak. W tej chwili mamy okręg wschodni, centralny, powiedzmy miasto Opola i powiat opolski i zachodni. Natomiast jeśli chodzi o wybory, no to wybory większościowe w jednomandatowych okręgach wyborczych do Senatu. Można powiedzieć, zwycięzca bierze wszystko. Nawet jeżeli wygrywa niewielką różnicą głosu. Nawet jeżeli wygra jednym głosem. A nawet jeśli będzie remis i przeważy chociażby większa liczba obwodów, których zwyciężył, czy losowanie. A w przypadku wyborów parlamentarnych wciąż wybory proporcjonalne. Metodą Donta liczą. Metoda Donta z 5-procentowym progiem dla partii, 8-procentowym dla koalicji. Przypomnijmy, że mniejszość niemiecka jest zwolniona z progu wyborczego. To jeszcze na koniec takie techniczne pytanie. Będą książeczki? Oczywiście, niestety nie ma innego wyjścia, muszą być. W przypadku wyborów do Sejmu? W przypadku wyborów do Sejmu, do Senatu będzie jedna karta oczywiście.
Natomiast w przypadku wyborów do Sejmu będą książeczki, przy czym będą o tyle zmodyfikowane, że na pierwszej stronie będzie informacja o sposobie głosowania, a na drugiej spis treści. Czyli nie będzie efektu pierwszej strony. Przynajmniej nie zakłada się tego efektu. Czyli każdy z nas postawi dwa krzyżyki. Jeden na liście wybranej, przy wybranym kandydacie do Sejmu i przy wybranym kandydacie do Senatu. Tak, na dwóch różnych kartach oczywiście. A kiedy poznamy wyniki? Mam nadzieję, że niedługo po tym, jak zostaną zamknięte lokale wyborcze, przygotowujemy system informatyczny. Jest już na ukończeniu, więc mam nadzieję, że będzie tak sprawnie jak w wyborach prezydenckich. No właśnie, system się sprawdził przy wyborach prezydenckich. System się sprawdził, w tej chwili będzie kolejna jego próba w referendum 6 września i ta najważniejsza również już pod kątem rejestracji kandydatów i list kandydatów, bo też system będzie już w tym pomagał, więc ta próba przed wyborami parlamentarnymi najważniejsza i mam nadzieję udana. No a my oczywiście będziemy informowali o kampanii referendalnej i parlamentarnej na antenie Radia Opole. Naszym gościem był dzisiaj Rafał Tkacz, dyrektor Opolskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Radio Opole. Twoje sprawy. Twoja muzyka.